Cześć, witajcie na Zwrocie Anglistów. Dzisiaj opowiemy Wam o zniżkach na platformie Złoty Nauczyciel i zaprezentujemy materiały, które możecie tutaj pobrać ze zniżką. Nasze autorki i nauczycielki bardzo popularnych i bestsellerowych materiałów opowiedzą dzisiaj o tych materiałach. Nasza platforma, tak przypomnę, gromadzi twórców materiałów, kreatywnych materiałów tworzonych na lekcje. Mamy bardzo dużą bazę materiałów również do nauki języka angielskiego dla różnych grup wiekowych, zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. I przypomnę tylko, że w dniach od 1 do 5 lipca w okresie trwania Zwrotu Anglistów możecie sobie pobrać właśnie te materiały, o których będziemy tutaj mówili z tych profili ze zniżką. Oczywiście tutaj zaraz autorki opowiedzą o kodach rabatowych, to będzie 15%. Jeśli zostawisz tutaj komentarz pod tym nagraniem, to otrzymasz ten kod rabatowy w komentarzu. Także już w tej chwili zostawiam Was tutaj sam na sam z autorkami. Jest dzisiaj ze mną Alicja Soszka z Ala Akademia Alicja Soszka, która tworzy takie notatki graficzne, innowacyjne na naszej platformie. I Ania Wiśniewska i Kasia Bernacka z profilu T-Share, które już zapewne znacie, bo w tamtym roku też były tutaj i występowały w naszym imieniu. No i zapraszam do posłuchania i do obejrzenia naszych materiałów. To my zaczniemy. Dzień dobry, dzień dobry. My tak krótko powiemy o tym, co znajdziecie u nas na platformie Złoty Nauczyciel. Znajdziecie nas pod nazwą Fisher, tak samo jak na Facebooku. Zrobiłyśmy takie mini zestawienia różnych, powiedzmy, kategorii może, które znajdziecie właśnie u nas. Mamy materiały dla ósmoklasistów. Tutaj akurat skupiłyśmy się właśnie na takich ćwiczeniach typowych pod egzamin ósmoklasisty. Na slajdzie widzicie wklejki z takimi najbardziej potrzebnymi wyrażeniami do pisania maila, wpisu na bloga i wszystkich takich modelowych wypowiedzi. Kalambury na zakończenie roku idealne. I także lekcje z piosenką, którą pobierzecie za darmo. Jak mogę przywitać? Jest. Dzięki. Tak, następna kategoria to ćwiczenia mówienia. Oczywiście tego jest też więcej. My wybrałyśmy tylko po kilka, żeby pokazać takie najbardziej popularne. Mamy grę tabu, która zawiera 105 kart do mówienia. Oczywiście mamy jakieś hasło. Później mamy trzy słowa, których nie można wypowiadać tłumacząc to słowo, tak? Mówiąc, co jest, jakie jest hasło na tej karcie. I to są karty, które zawierają zestaw, który zawiera karty z 7 działów tematycznych. Między innymi podróżowanie, człowiek, edukacja. Wszystko też oczywiście jest w opisie na platformie Złoty Nauczyciel. Mamy też tutaj naszą bardzo popularną kostkę do gry, którą też pobierzecie za darmo. Zresztą rolę Criminal, ta gra obok też jest za darmo do pobrania. I tutaj ta kostka do gry, oczywiście zawarłyśmy ją tutaj w materiałach do mówienia, ale ona też przyda się na lekcjach gramatycznych, bo wzięłyśmy różne słówka typowe dla czasu, na przykład, nie wiem, present continuous, present perfect. Uczeń może sobie taką kostką rzucić i budować zdania na przykład, tak? Role the Criminal, tak pokrótce może. To jest gra, w której nawet mam tu takie kosteczki właśnie, w której wyrzucamy sobie kryminalistę. Nie widać chyba za bardzo. W każdym razie tu są różne cechy, takie, no bardziej może chodzi o wygląd, tak? Rzucamy sobie, mam szare oczy, rzucam sobie, mam blond włosy, opisuję, jak wygląda mój kryminalista. Na podstawie tego opisu inna grupa czy inna osoba może też stworzyć portret pamięciowy, tak? Albo wypowiedź pisemną. I materiały świąteczne. Tutaj mamy materiały, o których już mówiłyśmy przed chwilą.
takie właśnie na święta, czyli wielkanocne i na Dzień Świętego Patryka mamy też Speaking Games, właśnie Tabu, Name 3 i What Am I, wersja świąteczna, no i zestaw walentynkowy, w którym też znajdziecie dużo takich gier właśnie na mówienie. I nasze e-booki, których jest już 7 i w tym roku na pewno wyjdzie jeszcze jeden, na pewno, Aniu, tak, jeden? Jeden na pewno. tak, nasze e-booki zawierają bardzo dużo ćwiczeń. Na początku na słownictwo, takie typowe ćwiczenia, żeby zapamiętać te słówka najpierw, tak? Później mamy dużo gier, zabaw i takich ćwiczeń też bardziej wymagających. Może ja pokażę takiego e-booka wydrukowanego. Tak tylko tak na chwilkę, bo wiadomo, że to tak dobrze nie będzie widać, tak? Oczywiście tutaj mam akurat tak, pierwszą stronę, podróżowanie i turystyka. Powiem mniej więcej, o co tutaj chodzi, co my mamy. Na początku jest chmura wyrazowa. Do każdego e-booka w tą stronę jedę. Chmura wyrazowa, która też była omawiana przed chwilą na naszym nagraniu, wcześniejszym na zlot. Ćwiczenia na ćwiczenie słownictwa. Są też również zadania egzaminacyjne, takie typowe, takie jak znajdziecie na egzaminie ósmoklasisty, ale są również takie bardziej kreatywne projekty. Uczniowie mają coś sami stworzyć, tak? Tutaj akurat mamy temat Where is your dream travel destination? Mamy też gry z idiomami, dużo obrazków też do opisywania. Do opisywania, do zupełnienia opisy również mamy speaking strips, także też jest dużo tego mówienia. Oczywiście Name 3, Tabu i mamy też vocabulary bingo i taką grę jeszcze gramatyczną na koniec. I te ćwiczenia, które mogą być jakby w wersji interaktywnej, no to właśnie są w tej wersji też przygotowane. Czasami już odpowiedziami, bo to są na przykład gry albo jakieś quizy, tak? Także tutaj wszystko jest w pełni interaktywne. Tak, i tutaj myślę też warto jeszcze podkreślić, że te e-booki w większości, one mają tak około 40 stron trzeba liczyć, one się tam może delikatnie ta liczba różnić, ale to są takie naprawdę spore materiały i tutaj też skupiłyśmy się na tym, żeby nie powielać repetytorium, bo to po prostu nie ma sensu. To, czego nam gdzieś tam brakuje, pracując w taki standardowy sposób z repetytoriami, z ósmoklasistami czy siódmoklasistami, to gry na omówienie i gry na utrwalanie tego słownictwa, którego jest niesamowicie dużo w klasach siódmych i ósmych. Więc te materiały skupiają się nie na takich właśnie standardowych ćwiczeniach, lecz raczej na różnych takich grach, na speakingu, na grach też interaktywnych, bo tam jest też ich całe mnóstwo. Także to jest świetne uzupełnienie repetytorium, tak? Tutaj repetytorium, czy jakiegoś tutaj takiego podręcznika. Warto to myślę też sobie w ten sposób traktować. Choć oczywiście, jeżeli ktoś na zajęciach gdzieś tam jakichś takich dodatkowych życzyłby sobie pracować tylko i wyłącznie na tym, to z pewnością też będzie miał taką możliwość, ale tak jak my na przykład to traktujemy gdzieś tam głównie w naszej pracy, to jako gdzieś tam jakieś takie fajne uzupełnienie i wtedy sprawdza się to fantastycznie. Teraz opowiemy też o innych tutaj zestawach dla młodszych uczniów tym razem i materiał, który bardzo często kupujecie, to gramatyczne wklejki dla klas 4-5. On tutaj skupia się na takiej małej gramatyce,
i tutaj też no, znów nie chodzi o jakieś powielanie podręcznika, bo w szkołach tak publicznych mamy podręczniki, te zadania często są dobrze zrobione, tak? To czego brakuje, to takie bardziej niestandardowe ćwiczenia i te wklejki się właśnie na tym skupiają, żeby gdzieś tam w zeszytach uczniowskich zebrać takie różne fajne ćwiczenia. I tak jak tutaj widać na tych zdjęciach tutaj obok, nie są to takie standardowe zadania, lecz coś na zasadzie dopasuj, tak, do danej kategorii. Tutaj dopasowywanie przedimków jest na zasadzie włożenia wyrażenia do odpowiedniej kieszonki i do tej pory ja to traktowałam, gdy były jeszcze prace domowe, to traktowałam to jako taką fajną pracę domową dla uczniów i dostawali wtedy taką kartę, i to była taka praca domowa. Teraz możemy to zrobić bardziej na zasadzie dla uczniów chętnych lub też no, po prostu na lekcji, tak? O, tutaj na przykład też ta sama zasada przy ćwiczeniu czasownika to be. W tych wklejkach też znajdziecie to, co ważne, to są kody, tak? Które też często, tak jak nawet widać, tutaj jest napis homework, bo ja to też zadawałam uczniom gdzieś tam też do domu, bo graliśmy sobie w te gry oczywiście gdzieś tam wspólnie w klasie, ale indywidualnie też oni sobie grywali w to w domach, więc to też była forma takiej fajnej pracy domowej, ale ona wciąż może być, tak, dla uczniów chętnych w ramach utrwalenia. Zawsze tam znajdują się 4 gry na Wordwallu, gdzie uczniowie fajnie mogą sobie utrwalić dany materiał. Są tam też bardziej ćwiczenia gdzieś tam na takie drylowanie konstrukcji gramatycznych, czyli tworzenia przeczeń, pytań, zdań twierdzących, czy takie też mniej standardowe, tak jak tu widzimy ćwiczenie odpowiedzi na pytanie z czasownikiem can przy pomocy ćwiczeń takich fizycznych. To, co też znajdziecie na naszym profilu i do czego Was gorąco zachęcamy do przetestowania, to również zestawy na taką większą gramatykę, czyli czasy. Na ten moment mamy 4 takie zestawy, ich będzie więcej na pewno. Na ten moment są 4 na present simple, present continuous, past simple as present perfect. I to już są troszkę takie większe paki niż ten gramatyczne wklejki z tą mniejszą gramatyką. Tam jest już więcej tych ćwiczeń i są już bardziej przeznaczone dla uczniów klas 6-8, gdzieś tam w szkole podstawowej ja korzystam na tym zakresie, ale z pewnością na zajęciach jakichś indywidualnych czy w szkołach językowych być może można by już zacząć z tymi zestawami wcześniej. Co jeszcze polecamy? Polecamy jeszcze zestawy na rozwijanie tworzenia wypowiedzi pisemnej uczniów. Na ten moment mamy zestawy dla klasy 4 i 5 i to, co tutaj widać, to jest ta forma taka wklejek, czyli przez jakiś czas pracowałam z uczniami w taki sposób, że uczniowie dostawali taką wklejkę, uczniowie klasy 4, na przykład tak jak tutaj właśnie mają opis przyjaciela i zastępowali pogrubione informacje swoimi pomysłami, czy tu właśnie dla uczniów klas 5 opis miasta i wtedy tutaj też uczniowie tworzą w zeszytach swój opis. I te zestawy bardzo fajnie tutaj się u Was sprawdzały i słyszałyśmy mnóstwo fantastycznych od Was opinii. To, co testuję teraz obecnie u siebie, to żeby nie dźwigać już uczniowskich zeszytów, których jest dużo, to forma kart pracy i ją też gorąco polecamy. Teraz właśnie te wklejki mamy takich w formie zebranej właśnie karty pracy. Uczeń dostaje taką kartę i ma miejsce na stworzenie swojej wypowiedzi, ma pracę wzorcową, ma kryteria oceny, miejsce na ocenę pracy przez nauczyciela. To wszystko jest zebrane na jednej karcie. Takiej tuszo oszczędnej, bo no właśnie ja też tutaj, tak jak większość pewnie z nauczycieli pracujących w szkole publicznej, nie mamy tego dostępu za bardzo do tuszu kolorowego, więc kserowanie dla dużej ilości uczniów będzie się sprawdzało bardziej, myślę, tutaj w takiej tuszo oszczędnej wersji.
Mamy również zestawy na rozwijanie tworzenia wypowiedzi pisemnej uczniów klas starszych, czyli tutaj już klasy 7-8. Mamy tutaj taki zestaw składający się z 10 właśnie takich maili o różnej tematyce, gdzie uczniowie są krok po kroku prowadzeni przez to, jak tworzyć taką wypowiedź pisemną. Mają podawane niezbędne struktury, niezbędne słownictwo i to też można traktować na zasadzie właśnie takich wklejek do zeszytów uczniowskich lub właśnie kart pracy. To już w zależności tutaj od Was. Mamy też coś dla uczniów najmłodszych. Też zachęcamy tutaj do przetestowania naszych zestawów stworzonych przy pomocy sztucznej inteligencji. Tutaj już Kasia też mówiła o zestawach takich okazjonalnych na różne właśnie święta, okazje. Mamy też takie zestawy, z którymi możecie pracować przez cały rok w tematyce bardzo takiej właśnie podstawowej jak zabawki, rodzina, jedzenie, zwierzęta, dom, czy tutaj też wakacyjny temat. W tych zestawach znajdziecie zawsze mini karty obrazkowe, mini karty wyrazowe, gry bingo, gry planszowe, jak i gry w wersji interaktywnej na platformie Wordwell, jak i na platformie Bamboozle. Zachęcamy też również do przetestowania czegoś bardziej uniwersalnego. Mamy też takie trzy zestawy gier motywacyjnych, tak to sobie nazwałyśmy, ale w zasadzie jest to po prostu, są to gry uniwersalne. Gry gdzieś tam, gdzie mamy jakąś planszę, czy chociażby kubeczek z czekoladą i mamy punkty po prostu do zbierania, są różne też tam oczywiście karty, które gdzieś tam modyfikują ilość tych punktów zebranych i sprawdza się to czy na zajęciach indywidualnych, czy na zajęciach grupowych, czy również na zajęciach rewalidacyjnych, to tutaj zastosowanie jest bardzo szerokie i chyba nawet jedna z tych gier była gdzieś tam dostępna za darmo, więc też można sobie to przetestować. Uczniowie po prostu zbierają punkty, wykonując oczywiście jakieś zadanie, jakieś przykłady. I to jest gdzieś tam fajnie się sprawdza z uczniami, którzy może nie do końca chcą pracować, chcą wykonywać zadania, czy mają jakieś trudności i ta gra motywuje do tego, żeby próbować mimo wszystko, żeby fajnie się też bawić przy tym. Także też zachęcamy tutaj do przetestowania. Myślę, że to chyba wszystkie nasze takie, myślę, bestsellerowe materiały, które możemy Wam polecić i do których Was gorąco zachęcamy, żeby sobie przetestować. Zapraszamy Was na naszą stronę, na nasz profil, na stronie Złoty Nauczyciel, gdzie od 1 do 5 lipca będziecie mogli skorzystać ze zniżki na wszystkie te materiały właśnie nasze. Zniżka będzie, Kasiu, popraw mnie, jeśli się mylę, 15%, tak? Tak, także jest to świetna okazja, żeby zebrać sobie właśnie na przyszły rok jakieś takie materiały, które Was zaciekawią. Tak w skrócie, nie? Bo naprawdę tych materiałów mamy dużo, ponad 100. Niektóre też to są materiały do nauki języka polskiego jako obcego, ale właśnie większość to jest język angielski i naprawdę jest tego dużo. Jakbyśmy miały o każdym zestawie coś powiedzieć, to byśmy bardzo długo mówiły. Także to jest takie bardzo w wielkim skrócie. Także dziękujemy za uwagę i teraz opowie więcej o swoich materiałach Alicja. Korzystając z okazji, że mogę spotkać się z Państwem, zachęcam do skorzystania
z kodu rabatowego w wysokości 15% na materiały koleżanek, moich poprzedniczek oraz świetne materiały oraz do gryknięcia w moje zasoby dostępne na Złotym Nauczycielu. Pierwszym z nich, pierwszą rzeczą, którą chcę Państwu zaprezentować, to jest gramatyka języka angielskiego dla szkoły podstawowej. Jest to taka książeczka, jak już wydrukujemy, można ją wydrukować właśnie w formacie A5 albo A4. A4 drukowałam kiedyś, natomiast A5 wydaje mi się, że jest bardziej taka na co dzień przydatna, a poza tym, jeżeli uczniom chcemy dać jakąś stronę z zasobów, to jest taka lepszy format do wklejenia. Gramatyka języka angielskiego dla szkoły podstawowej zawiera według mnie chyba wszystko, co uczniowie powinni wiedzieć z gramatyki, takie bazowe rzeczy, natomiast nie jedna książka to zawiera. Czym się ta różni od innych? Ta od innych różni się tym, że tu, w tej książce, jest ta gramatyka jest zobrazowana, ponieważ ja jestem taką pasjonatką wizualizacji i każde fragment gramatyki, którą uczymy naszych uczniów, jest pokazany w postaci obrazów i tak właśnie uczę swoich uczniów. Te karteczki można potem skserować, one są już tu kilka razy, wspominałam w poprzednim naszym spotkaniu również, one są czarno-białe, z zasady, gdzieniegdzie tylko pojawia się jakiś kolor, czarno-białe z dwóch powodów, z tego samego, o którym mówiły dziewczyny wcześniej, czyli względy ekonomiczne, natomiast również z tego powodu, że taka notatka wizualna właśnie różni się tym od sketchnotki, że one u mnie są czarno-białe. I to daje możliwość dokończenia tej notatki przez uczniów i dalszej pracy dla nauczyciela, jak również i dla uczniów. Kolejną rzeczą, którą chciałabym Państwu zaprezentować, to jest taka druga pozycja, jedna z takich najobszerniejszych, to są notatki wizualne Most Popular Phrases in English, czyli takie wyrażenia, które są najczęstszymi, których uczymy. No, tak docelowo do egzaminu ósmoklasisty. Każde z tych wyrażeń jest oczywiście tutaj spis treści, jakie są te wyrażenia. I każde z tych wyrażeń jest zobrazowane. I podany jest przykład zdania. Natomiast oprócz tych takich stron na całą kartkę, również od razu już udostępniłam taką podziałkę, że mamy to samo wyrażenie na połowie kartki i od razu można takie mniejsze wklejki do zeszytu wklejać. Moi uczniowie, muszę Państwu wspomnieć, że mają zawsze zeszyty w formacie A4. Więc ja w ten sposób pracuję, ponieważ ten zeszyt wówczas może pracować razem z kolei z uczniami. Co jeszcze polecam Państwu, żeby tak uatrakcyjnić proces uczenia się języka angielskiego, chociaż nie tylko. Już to jest taka druga wersja gier planszowych, gdzie uczniowie moi na lekcji produkują swoje własne gry. Oczywiście bardzo często korzystamy z gotowych, ale również ta gamifikacja pojawia się często. Korzystamy tutaj z takich zasobów, jak dziewczyny prezentowały z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, nie unikniemy tego, natomiast też produkujemy swoje własne gry. Takie jak domino,
ci tutaj wówczas uczniowie wpisują, albo u mnie zazwyczaj rysują obrazek, obrazek rysują dzieci bardzo szybko, bo mam z nimi kontrakt, że ten obrazek zawsze mają warsztaty prowadzone przeze mnie na początku i on rysuje się go w 5 sekund, tak na dobrą sprawę, nie przykładamy tu do kolorów, do czegoś tam zbytnio uwagi, czyli jest obrazek i wyrażenie. Potem znowu obrazek i wyrażenie. To jest fajne, bo trzeba też współdziałać, trzeba, jeżeli jest więcej niż jedna strona, trzeba to skoordynować, więc taka praca zespołowa się pojawia. Tworzą grę, jest baza do stworzenia gry, zgadnij, kto ma, I have something, who has, coś tam innego. Jest baza do stworzenia całkowicie samodzielnego takiej gry. Mamy bazę do bingo, planszę oraz tutaj wyrażenia, które można tu wypisać i potem je losujemy. Jest tutaj możliwość stworzenia memory. Czasami te prostokąciki też używamy potem do grania w gry planszowe po prostu. Memory jest oczywiście w czarnym, w szarym i w kolorze. Kolorowe są aż dwie różne karteczki. Jest plansza do zbudowania samodzielnego kahuta, przepraszam, kabuma. Karta do wywiadu. Plansza do gry w tic-tac-toe, kółko i krzyżyk. Jest też zasób, jest też, są też kółeczka, gdzie możemy wypisać wyrażenia, na przykład nazwij pięć czegoś tam, wymień coś. I to oczywiście możemy zrobić w każdym języku, również w polskim. Czyli tak, stawiam na gamifikację, na tworzenie swoich gier, gry stworzone lecą do takich zazwyczaj woreczków foliowych, większych bądź mniejszych, a woreczki foliowe znikają w pudełkach po butach, najlepiej zamykanych i te gry coraz, jak mamy luźniejszą lekcję, możemy wyjmować. Oprócz tego, gry są oczywiście opisane w e-booku, jakie zasady, jak z nich korzystać. Oprócz tego mam e-book, gdzie mamy gry na speaking, możemy typowe gry na speaking stworzyć. Jest wypisana cała lista gier. Wypisana jest. Każda gra ma opis, jak ją tworzyć i jak nią grać. Natomiast gry przykładowe są jak Silent Word, Guess Who, taka wersja bardziej trudna, mniej, Name Five Words, Personal Data, Matching Game, czyli tutaj można stworzyć historykę, można napisać wyrażenie i potem też je kompletować. Create sentences. I to jest bardzo fajna rzecz. Polecam całym sercem. Rozcinamy wszystko. Uczniowie losują rodzaj zdania, jakie mają utworzyć. Losują osobę, czyli podmiot. I losują wyrażenie, jakie sobie tu wypisali, omawiane akurat i tworzą na przykład he is, no nie wiem, happy, jeżeli mamy czasownik to be. Story game cards. The alphabet game. Można, uczniowie mogą losować literkę i wymieniać ileś wyrazów, na przykład mogą wylosować, czy to ma być przymiotnik, czy to ma być nazwij pięć rzeczowników, czy swój pomysł może być wprowadzony.
ISFI game, wycinamy lupkę, wypisujemy różne wyrażenia i na przykład losujemy, że uczniowie mają znaleźć wszystkie rzeczowniki, albo czasowniki, albo przymiotniki, albo jakąś inną, jakąkolwiek dziedzinę. Tu jest gotowa tabelka do wypisania wyrazów dla starszych klas większej i mniejszej. Gra na speaking, opisywanie twarzy, tak, czwarta klasa. Jest również, jest jeszcze wiele innych gier, ale taka tu na koniec jest jeszcze fajna gra na przeprowadzenie śledztwa. To są moje propozycje e-booków, z których możemy stworzyć gry na lekcji i to szybko, bo wystarczy sterować i to jest cała baza, dalej tylko długopisy, ewentualnie nożyczki potrzebne. Zapraszam Państwa do zerknięcia w moje takie kącik taki kreatywny, gdzie tam wrzucam materiały, które mogą posłużyć zarówno i niby labbooki nawet czasami mogą posłużyć za wklejkę i możemy wprowadzać bądź powtarzać dane zagadnienie. Jest materiał już dostępny. Tworzenie zdań z Ken. Zdania z Have Got oraz zdania z To Be. Jak wspomniałam uprzednio, jest materiał, gdzie przećwiczymy wyrażenia. Mamy wyrażenie Be Scared Of do uzupełnienia. Plakat uzupełniony. Możliwość grania z uczniami, tu podklejone są te karteczki, które wydrukujemy. Uczeń tworzy najpierw zdanie, że wstawia czasownik to be w odpowiedniej formie i nazywa, czego się dana osoba boi. Potem wstawia czasownik to be i losuje rzecz, którego się dany uczeń boi. Na koniec tworzy uczeń własne zdanie, tylko i wyłącznie korzystając z materiału wizualnego, z obrazka, czyli na przykład they are scared of spiders. Zachęcam do zerknięcia w kilka już dostępnych e-booków. Cała baza do tworzenia e-booków jest gotowa, natomiast my co musimy od siebie wydrukować? Planszę oraz zaopatrzyć się w taką kartkę A3 różnego koloru. Uczniowie wycinają, naklejają, uzupełniają. Tutaj serdecznie polecam e-book właśnie związany z określaniem czasu. Natomiast w tym zasobie, i to są nie same wklejki, ale wklejki do uzupełnienia. Tutaj też muszą odchylić i uzupełnić. Więc, ale to nie jest tylko i wyłącznie takie naklejanie w tym zasobie, gdzie mamy e-book związany z czasem, mamy również możliwości przeprowadzenia gier. Tutaj mam akurat dodatkowo karteczki magnetyczne, ale to można i na tablicy rozpisać godziny. Wyrażenia wpisuję, jaka godzina jest, a uczniowie na takich małych zegareczkach spisują godzinę. Te zegareczki pojawiają się wcześniej jako większy zegarek, gdzie określamy godzinę. O, tu już nam się czas skończył, ale jeszcze nie w nagraniu. Gdzie określamy godzinę za pomocą przekładania karteczek i ćwiczymy podawanie czasu. Ta sama gra przy tworzeniu czasu, gdzie mamy możliwość stworzenia twierdzeń, przeczeń, pytań. Ogólnie zasobów na Złotym Nauczycielu mojego autorstwa jest już sporo, więc zachęcam Państwa do zerknięcia na stronę Ala Akademia Akcja Soszka Notatki Wizualne, tam jest mnóstwo też darmowych rzeczy, kart pracy i pomysłów. Zawsze staram się
na bieżąco prowadzić stronę, zazwyczaj jeden post na dzień, żeby też nie przesadzić, czasami więcej. Zachęcam Państwa do śledzenia mnie z tego względu, bo tu nie chodzi o moją osobę, rzecz jasna. Dlaczego? Dlatego, że chciałabym promować wizualizowanie w edukacji i zachęcać, ponieważ to jest taka druga gałąź, która uważam, o którą nadal musimy dbać i ją pielęgnować, tak jak dziewczyny dbają o taką bardziej wprowadzenie komputera, technologii na lekcje, to ja tutaj razem z nimi, ramię w ramię, dbam o prowadzenie takich lekcji, gdzie właśnie na nich są nożyczki, papier, flamaster i zeszyt. I dopiero kiedy wyważymy te dwie rzeczy, myślę, że osiągniemy sukces. Uprzejmie proszę Państwa o zostawienie komentarza z prośbą o kod rabatowy 15% na nasze zasoby. Moje zasoby, Alicja Soszka, notatki wizualne oraz dziewczyn z T-shirt. Pozdrawiam serdecznie. Widzimy się za rok, być może.